Już prawie 17 lat minęło od wydania kultowej Nokii 3310, jednego z najpopularniejszych telefonów wszechczasów. Nokia postanowiła wypuścić na rynek reedycję modelu 3310, tym razem wyposażoną w kolorowy wyświetlacz, 2-megapikselowy aparat i 16 MB pamięci. Z tej okazji zebraliśmy 10 ciekawostek na temat tego kultowego telefonu. Zaczynamy! Nazwa Nokia pochodzi od rzeki Nokian Rvita w Finlandii, w pobliżu której firma miała swoją siedzibę. Firma została założona w 1865 roku, w tym samym roku powstało miasto o nazwie Nokia. O dziwo, Nokia początkowo zajmowała się produkcją papierniczą, galanterią gumową oraz produkcją kabli. Nokia sprzedawała m.in. kalosze. Wśród najważniejszych funkcji Nokii 3310 wymieniono, oprócz wysyłania SMS-ów i dzwonienia rzecz jasna, m.in. kalendarz, przypomnienia, notatnik i budzik. Dziś jest dla nas oczywistym, że mamy dostęp do tych wszystkich funkcji w smartfonie i mnóstwa innych w App Store lub Google Play, ale wtedy tego rodzaju aplikacje były niesamowitymi luksusami. Internet jest pełen memów o tym, jak wytrzymała jest Nokia 3310. Swego czasu pojawiało się wiele obrazków, jak kultowy model niszczy ulice, budynki, a nawet planety. Legenda zaczęła się od Nokii 1100, którą podobno można było zniszczyć tylko w ogniu Mordoru, pisał jeden z użytkowników Reddita. Użytkownicy serwisu Reddit oraz 9gag szybko podłapali temat i zaczęli tworzyć memy z Nokią 3310. A wiele osób pewnie spodziewałoby się, że Nokia 3310 jest najpopularniejszym modelem tego producenta. O dziwo, jest to nieprawda. Największą ilość sprzedanych egzemplarzy osiągnęła Nokia 1100. Natomiast sama Nokia 3310 i jej pochodne modele sprzedały się w łącznej liczbie 126 milionów egzemplarzy. Trzeba przyznać, że liczba całkiem imponująca. Bateria w Nokii 3310 miała pojemność 900 mAh, czyli około 1/4 tego, co obecne smartfony, a wytrzymywała od 5 do 12 dni, w zależności od stopnia użytkowania telefonu. Smutno na serduszko się robi, kiedy pomyślimy, że 17 lat później bateria w większości smartfonów jest w stanie wytrzymać zaledwie jeden dzień. Popularne dziś folie lub szkła na ekran za czasów Nokii 3310 nie miały racji bytu. Telefon miał wyświetlacz praktycznie nie do zbicia. Nawet po upadku z wysokości 460 metrów ekran telefonu nie uległ uszkodzeniu. Dziś wszystkie telefony są do siebie bardzo podobne. Z Nokią 3310 znacznie łatwiej było wyróżnić się z tłumu, ponieważ posiadała ona wymienne obudowy, które były bardzo tanie, od 10 do 30 zł. Obudów były tysiące i bardzo łatwo dało je się wymieniać, więc każdy miał możliwość spersonalizowania swojego telefonu i pokazania, co lubi. Nokia 3310 nie posiadała odtwarzacza muzyki i nie obsługiwała plików MP3. Posiadała za to wbudowany kompozytor muzyczny, a dzwonki i melodyjki przepisywało się wybierając wysokość kolejnych dźwięków. W ten sposób mogliśmy pobawić się w proto DJ-a. Niestety pamięć telefonu pozwalała na zapisanie tylko 5 takich kompozycji. Wiadomości w formie czatu? Zapomnijcie. Skrzynka wiadomości posiadała bardzo ograniczoną pamięć pozwalającą zachować jedynie 20 SMS-ów. Dlatego posiadacze Nokii 3310 co chwila musieli usuwać wszystkie otrzymane wiadomości. Tak, nie było też Messengera, WhatsAppa, Snapchata, więc pisało się mnóstwo SMS-ów. Bez wątpienia było to bardzo uciążliwe. 1 kwietnia 2014 roku Microsoft, będący wówczas właścicielem marki Nokia, zażartował, że wyda reedycję telefonu Nokia 3310 z m.in. 3-calowym wyświetlaczem oraz 41-megapikselowym aparatem. Jak zapewne wiecie, reedycja została wydana tak naprawdę w 2017 roku, niestety ze znacznie gorszą specyfikacją. To już wszystkie ciekawostki, jakie na dziś dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że miło się oglądało, a Wy wpadajcie na benchmark.pl. Zapraszam!